Mamy zebranie towarzyskie, więc postanowiłam towarzyskie zabawy, gry i zabawy z wami uprawiać. Mam dla was rodzaj quizu. Bardzo łatwy, bardzo prosty. Uwaga, zaczynamy. Jezus Maria. Czy kiedykolwiek skłamałeś, mówiąc, będzie pan zadowolony? Serio? Kłamiecie? To jest umiejętne żonglowanie prawdą. Jak Jana Hoska się trafiła. Czy kiedykolwiek googlowaliście się w Googlach? Jasne. Czy kiedykolwiek zabrałeś szampony i małe mydełka z hotelu? No nie mów, że nie. Ja zabrałem małe mydełka. No nie. Tak. Ja nie, bo one brzydko pachną. A ja myję się wtedy jak Godzilla takim. Ale ja zabiorę kapcie nagminnie. Czy kiedykolwiek w trakcie zdjęć do programu pomyślałeś, to się nie uda. Codziennie. Jak to ty nie? Zawsze miałaś nie, tak bo ja jestem przekonana, że się uda. No ja jestem a nie ma takiej ale... wpadki, żeby z niej nie wybrnąć. Czy kiedykolwiek specjalnie podałeś swój nieprawdziwy numer telefonu, żeby ktoś do ciebie nie zadzwonił? Jesteśmy źli! Okropni! Przyznajmy się od razu zbiorowo, w jakiej to było sytuacji. Nie mogę! Uwaga! Kto z was uprawiał seks w nietypowych warunkach? A co to są nietypowe warunki? To nie wiadomo, co to jest. W kolejce wysokogórskiej na przykład. A to nie. W obecności innych turystów z nartami. W nietypowych warunkach. Co? Jakie są jeszcze możliwości? Co? No nikt w dziwnych warunkach nie? W kolejce nie. Ale ty jesteś biedna. Ale ty jesteś biedna. Przykładem jedna, innych dziwnych. Dziwnych? Nie wiem, czy w dziwnych. Nie, wydaje mi się, że jestem taką romantyczką, przewidywalną do granic, nudziarą trochę chyba, nie. Ale Kaja jest również romantyczna. Ale to nie było nic, że nie, w nieromantycznych sytuacjach. Może być romantycznych, w nietypowych sytuacjach. No dobra, przekonaliście mnie, dobrze uprawiałam seks, naprawdę bardzo różnych miejscach często. Słuchajcie, nic.